Witam. Dzisiaj pokażę, jak ukorzeniam sztabry winorośli. Tylko zrobię sobie takie jedno doświadczenie. Najpierw je podzielę mniej więcej na pół. Te sztabry są już przygotowane. Tutaj góra zawaskowana, tak aby nie wysychała. I tą połowę oznaczę taśmą malarską, tak aby potem nie pomylić. I sztabry oznaczone taśmą malarską zrobię tak tradycyjnie, jak zawsze robię, czyli skracam tutaj pod węzłem około 0,5 cm. Usuwam pąki. Tutaj mamy wąsa czepnego, także też słyszałem w jednym miejscu, nie pamiętam gdzie, że właśnie z wąsem, gdzie jest wąs na węźle, to lepiej się ukorzenia, ale to sobie sprawdzę jeszcze w innym doświadczeniu. Także usuwam wąsa i pąka. I dodatkowo jeszcze skaleczę w dwóch miejscach, jak tutaj widać, tą stopkę. Także stopka skaleczona, a sztabry bez taśmy, oznaczone bez taśmy, tylko zetnę, jaki będzie tutaj wąs. I delikatnie pąk przytnę. I nic więcej nie będę robił. W tym doświadczeniu zobaczymy, czy takie nienaruszone praktycznie stopki sztobrów ukorzeniają się inaczej, aniżeli tak podrażnione, jak tutaj widać. Także sztobry przygotowałem. Teraz zanurzę te sztobry w takim profesjonalnym ukorzeniaczu, który zawiera auksynę roślinną, syntetyczną, ale roślinną. Także według producenta to jest 25 mg, także taka wilgotna stopka zanurzam w ukorzeniaczu. I trzeba dobrze obstukać, aby nie było więcej, bo nadmiar zaszkodzi. I tutaj użyłem tego właśnie profesjonalnego ukorzeniacza. Możemy jeszcze z powodzeniem ukorzenieć wyważę z wierzby, ale są jeszcze w sklepach takie ogrodnicze ukorzeniacze do sadzonek drewniałych i według mnie nie ma sensu tych ukorzeniaczy kupować. Potem powiem dlaczego. Także teraz sztabry lądują w ukorzeniarce. Co do ukorzeniacza tego tutaj, co pokazałem wcześniej, to jest to taki typowy nawóz fosforowy z dużą zawartością fosforu. Tutaj widać NPK 4,12,4, czyli azot 4, fosfor 12, potas 4 i mikroelementy. Taki ukorzeniacz kosztuje 8 zł, ale tutaj mam przykładowo krystalon żółty, który ma NPK 13,40,13, czyli 13% azotu, 40% fosforu, potasu 13%. Także ten nawóz, czyli ukorzeniacz, to tak jakby krystalon, który został rozcieńczony 3 razy. Około 3 razy. Krystalon zawiera jeszcze 20% siarki, która też wspomaga budowanie korzeni, białek korzeni. Co jeszcze ciekawe, tutaj zobaczysz. W tym nawozie mamy 4% azotu, w tym 1,5% azot acetonowy i 2,5% azot amonowy, który wspomaga budowę korzeni na początku. W krystalonie mamy 4,4% azotu NO3, czyli syleczanego, i 8,6% azotu amonowego, czyli tutaj proporcje też by się zgadzały, tylko jak mówiłem wcześniej, ten ukorzeniacz jest według mnie tak mniej więcej na oko 3 razy rozcieńczony, po prostu tak jakby krystalon. Także ten ukorzeniacz nawóz waży 39 gramów, a jest 3 razy słabszy od krystalonu żółtego. To by oznaczało, że do zrobienia tego ukorzeniacza trzeba jakieś 10-13 gramów krystalonu żółtego. 3 kg krystalonu żółtego kosztuje jakieś 70-80 zł. Nie pamiętam dokładnie, bo ceny się szybko zmieniają, ale można by było z tych 3 kg zrobić jakieś 250 takich buteleczek po 8 zł, to jest jakieś, liczę szybko, 2000 zł. Także nie ma co przepłacać, lepiej kupić sobie taki krystalon żółty i używać go jako nawóz czy nawet wspomagacz ukorzeniania. Azot w formie amonowej, siarka na pewno będą dobrze wspomagały ukorzenianie.
Ten profesjonalny ukorzeniacz kosztuje około 70 zł. Ma prawdziwą auksynę, która wspomaga ukorzenianie i można tym 100-gramowym, tutaj mamy chyba 100 gramów, tak, 100 gramów mamy, możemy zaprawić kilka tysięcy sadzonek. Także ten ukorzeniacz na pewno opłaca się kupić. Ja sztobry będę ukorzeniał w perlicie. Perlic jest totalnie jałowy, także rozrabiam sobie 1 gram tego krystalonu żółtego na litr wody i przelewam perlit przed włożeniem sztobrów. I tak sztobry umieszczone w ukorzeniarce. Tutaj trzymam temperaturę na dole przy stopkach 24-25 stopni. Na górze temperatura powietrza około teraz akurat na dworze 15-20 stopni, także to właśnie o to chodzi, aby w stopkach niżej była temperatura wyższa, a tutaj niższa, aby ograniczyć, opóźnić rozwój pąków. Także przelany perlit krystalonem żółtym, ale tutaj troszeczkę mam za mało perlitu, to dosypię torfu. No i tak 20 dni przynajmniej, aby wytworzył się kalus, a potem korzenie. Tak, jesteśmy 18 dni od początku ukorzeniania. Jak widać, pąki pękają, zaczynają się rozwijać, ale przykładowo tak jak tutaj. Widać, że pąk idzie od razu w grona, także gdy troszeczkę to podrośnie, trzeba będzie te grona usunąć, tak aby były tylko i wyłącznie liście. I tak po 18 dniach powinny być już widoczny kalus, także ja tutaj dzisiaj wyciągnę 3 sztobry, po 3 sztobry, tak samo tutaj wyciągnę 3 sztobry. Obmyję ziemię i zaraz pokażę, jaki jest stan właśnie kalusu, czy się pojawił i czy jest różnica między tymi drażnionymi a tymi niedrażnionymi. I tak sztobry mam obmyte. Tutaj po prawej stronie mam te 3 sztuki, które były bardziej podrażniane. I ja tutaj nie widzę zbytnio dużej różnicy. Ten pierwszy podrażniany jest najbardziej rozbudowany kalus, ale to mamy tylko i wyłącznie po 3 sztuki, także na razie ciężko jest powiedzieć, czy takie podrażnianie dodatkowe coś daje. Tutaj już tylko dotknąć, aby pojawiły się korzenie. Także te sztobry, które wyciągnąłem, posadzę już w tonicę. Także sztobry posadzone, tylko taka mała uwaga. Ja sadzę je od razu do lekko wilgotnej ziemi, które przygotowałem wcześniej, bo takie sztobry winorośli nie lubią mocno wilgotnego podłoża, gdy się często podlewa. Po prostu kalus może zgnić, tak samo jak korzenie wypuści. Korzenie mogą poczernieć i zgnić, także nie przelewajmy takich właśnie świeżych sadzonek winorośli, bo może taka winorość paść. Tu jeszcze taka uwaga, gdy mamy przykładowo za mocno rozbudowany pąk, a kalus by był w bardzo małej ilości, to trzeba by było przechodzić trochę temperaturę tutaj w okolicach, a tutaj podłoże podgrzać lekko, jeszcze podgrzewać do około 25 stopni. Wtedy opóźnimy wzrost tutaj pąka, a korzenie powinny się rozwinąć, bo gdy tutaj wykształcą się 3 ładne liście, a korzeni jeszcze nie będzie, to taka sadzonka najpierw będzie się zdawało, że ładnie rośnie, ale ona padnie bez korzeni, także maksymalnie 2-3 liście i już korzeni powinno być na tyle, aby wykarmić tą roślinę. Także w tym filmie kończę ukorzenianie, pokazywanie ukorzeniania na tym etapie. Dalsze losy tych sztobrów pokażę w filmie, jak sadzę winorośl, a szczególnie chodzi mi o to takie odmiany, które są wrażliwe na mróz, aby system korzeniowy potem w następnych latach nie przemarzał. Także tutaj pokazałem taki mój sposób pewny, w którym praktycznie, no nie mówię 100%, ale blisko 100% jest sukces w ukorzenianiu. Oczywiście możemy ukorzeniać bezpośrednio sztobry w tunicce w ten sposób, ale skuteczność takiego ukorzeniania będzie dużo, dużo niższa. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć!